To ty to pieniądze szybko gadasz, że to kefem widzisz? To naprawdę bardzo pozycja proponowana przez Radę o odroczenie posiedzenia Senatu. Pojawił się także wniosek o całkowite odrzucenie projektu, który upadł w głosowaniu. Wczoraj premier Beata Szydło w specjalnym orędziu zapewniała, że reforma sądownictwa poprawi pracę wymiaru sprawiedliwości. Odpowiadamy do przedsiębiorców, że Polacy chcą systemu wymiaru sprawiedliwości w danym państwie. To właśnie nad korporacją sędziowską nie ma w Polsce demokratycznej kontroli. Chcemy ją wprowadzić, tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, Niemczech, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii. Opozycja i zważanie szeregów i prac Senatu wciąż dolega, że prezydenta i zagadowania ustaw porządnej jeszcze Krajowej Rady Sądownictwa są obszarne dla środowiska prawników. Są podzielone i liczne są głosy mówiące o tym, że zmiany pozwolą jednak przywrócić na kontrolę pracy sędziów, podkreśla adwokatera Rafał Suchecki. Zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym i zmiana ustawy o KRS-ie doprowadzi do tego, że władza ustawodawcza jest do końca zostanie całkowicie zbalansowana. Te władze będą wzajemnie siebie kontrolowały. Jeśli Senat zmieni ustawę o Sądzie Najwyższym, to jeszcze dość może ona trafić na ręce prezydenta, ponieważ zgłoszone przez prezydenta uwagi do ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości zostały uwzględnione. Należy się spodziewać, że zostanie ona podpisana. Władze z reformą wymiaru sprawiedliwości politycy totalnej opozycji po raz kolejny wyprowadzają ludzi na ulicę. Manifestowali wczoraj przed parlamentem oraz pałacem prezydenckim w Warszawie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiadał, cytat, gorący się. Kolejne demonstracje mają odbywać się przed budynkami sądów w całej Polsce. Środowisko liberalno-lewicowe zorganizowało kolejną manifestację przed Sądem Najwyższym. Z parlamentu politycznego Sąd Najwyższy przechodzi się na ulicę. Zwolennicy totalnej opozycji manifestowali wczoraj przed pałacem prezydenckim. Protestujący domagali się weta prezydenta w przypadku dużych ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Można proszę wywołać się na atmosferę podkreślała dzisiaj pytanie wyborców liderów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Osoba, która mieszka w Warszawie, nie Pojawiły się jednak głosy o 100, a nawet jak twierdził Roman Giertych, 200 tysiącach protestujących. W takich aktywnych protestach, nawet jeżeli one są liczone na kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy osób, to bierze udział komu procent wyborców. To mówi suwerena taką narrację w sprawie protestów konsekwentnie powtarza Platforma Obywatelska, przekonując, że mają one charakter oddolny. Wojnie społeczności. Nie budzi mojego żadnego zdziwienia, bo to są obywatele, którzy upominają się o swoje prawa. My jednak nie tyle suwerena, co zwolennicy totalnej opozycji. Opinie na temat protestów są podzielone. Bardziej ma to na celu raczej skłócić nas, a nie zrobić cokolwiek sensownego. Fajnie. Bo generalnie trochę zakrywania osobnego. Platforma Obywatelska jest zważa jednak na coraz bardziej podzielone społeczeństwo. Kolejne manifestacje mają być stałą strategią partii na najbliższe tygodnie. Przygotujemy taki plan pracy, obecności tutaj, też aktywności. Uważamy, że to będzie gorący się. Wiele tak społeczne nastroje robi także były prezydent Lech Wałęsa. Są to dobrze, że burzą się o jedno. Ludzie boją się, że nie ma wątpliwości. Niejednokrotne badania przeprowadzane wśród Polaków, wśród opinii publicznej mówią, że 70% Polaków jest niezadowolonych z obecnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Dokładnie. Polaków są walkę o konkretne pieniądze i wpływy. Doktor Jerzy Głowski. Ludzie są jak zwykle wykorzystywani do tego, aby stanowić arkę dla generałów, którzy wkrótce o tych ludziach zapomną. Ostra krytyka ze strony Grzegorza Schetyny spotkała tymczasem ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka. Chodzi o obecność policji na terenie Sejmu i Senatu. Byłem ministrem spraw wewnętrznych.
było dużo emocji wtedy i było dużo trudnych sytuacji, które trzeba było rozwiązywać. Ale takie instrumentalne traktowanie policji jak jest nie do zaakceptowania. To podobnie z tym dochodziło jednak także ze rządów koalicji PO-PSL, odpowiada marszałek Stanisław Karczewski. W pełnym rynsztunku bojowym policjanci przebywali na terenie Sejmu i Senatu i ochraniali Sejm i Senat. Dlatego z apelem o spokój do Polaków, a szczególnie do ludzi młodych, zwrócił się minister Paweł Szefernaker. Nie dajcie się zwieść tym, którzy prowadzą was często w tych, wyprowadzają was na ulicę. Tym politykom, którzy na początku lat 90. stworzyli fundamenty do takiego państwa, w którym nie było sprawiedliwości. Z Warszawy protesty zwolenników opozycji przeniosą się teraz na ulicę innych polskich miast. Ich skala nie może być silna, chociażby z Warszawy w obronie telewizji Trwamy. W całym kraju zorganizowano wtedy ponad 150 manifestacji. Największa odbyła się w Warszawie. Można też porównywać protesty totalnej opozycji z dorocznym marszem niepodległości. A teraz bardzo dobra wiadomość. W Polsce rodzice ze wstępnych danych Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym półroczu bieżącego roku zarejestrowano około 200 tysięcy urodzeń, to ponad 14 tysięcy więcej niż przed rokiem. Parlament to program totalnej opozycji. Wcześniej w rachubę wchodziła jeszcze Unia Europejska i jej struktury donoszenie na Polskę na forum Parlamentu Europejskiego. Ta narracja bardzo negatywna wobec Polski trochę została zachwiana przez wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, panie pośle. Swoją działalność prowadzi m.in. na terenie Grodziska Mazowieckiego, Częstochowy i Krakowa. Zajmowali się obrotem kadłub słodyczami i ostrzami do maszynek do golenia. Przestępczy mechanizm polegał na wielokrotnym obrocie napisanymi towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zaufanie w drugim pozorów legalnego obrotu towarami między różnymi podmiotami zatrzymali przestępców. Dodatek działań podjętych przez podkarpacką i mazowiecką Krajową Administrację Podatkową. Grupę przestępczą tworzyły takie osoby, które pełniły funkcje prezesów zarządów i udziałowców spółek zarejestrowanych w Polsce, Czechach, Niemczech oraz na Białorusi. Wszyscy wykonywali czynności zlecane w ramach grupy. Dwie spółki działające w ramach karuzeli podatkowej funkcjonowały w wirtualnych biurach w Warszawie. Podmioty były ze sobą powiązane osobami prezesów, obywatelami Białorusi. Trzem zatrzymanym grozi kara od roku do nawet 10 lat więzienia oraz wysoka grzywna. Prokuratura informuje, że śledztwo pozostaje w toku. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało z samorządem województwa mazowieckiego list intencyjny dotyczący utworzenia samodzielnego muzeum w Treblince. Dotychczas były obóz niemiecki lub zależny od Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Polska to kraj, na terenie którego znajdują się pozostałości po niemieckich obozach zagłady. Obowiązkiem państwa polskiego jest dbanie o pamięć o ofiarach tamtych zbrodni. W tym celu Ministerstwo Kultury zdecydowało udzielić wsparcia bezpośredniego z budżetu centralnego, a także roztoczyć szczególną opiekę nad tego typu placówkami. Jedną z nich jest Treblinka. Na ogół Ministerstwo tego rodzaju współprowadzeniu, współdziałaniu i o
ostatni aspekt, panie pośle, no dziwi, taka siła skondensowanej międzynarodówki, kolokwialnie mówiąc, skoncentrowanej na sprawach, które dzieją się w Polsce, kiedy sama Unia Europejska nie radzi sobie ze swoimi podstawowymi, fundamentalnymi problemami, chociażby z napływem nielegalnej migracji. Powiedział wicepremier i minister kultury profesor Piotrek. Z kolei wiceminister Jarosław Sellner zaznaczył, że akt podpisania listu migracyjnego otwiera rozdział, którego celem jest powołanie do życia nowej placówki muzealnej. Elżbieta Lantz, członek zarządu województwa mazowieckiego, zwróciła uwagę, że nowa instytucja będzie kontynuowała tradycyjny dorobek dotychczasowej instytucji samorządowej, dokładając większe staranności w promowaniu pamięci historycznej. Mam pewność, że te środki dodatkowe ze strony ministra kultury, które wzmocnią działania tego muzeum, nowo powstałej placówki, będą służyły nie tylko mieszkańcom Mazowsza, ale całego kraju, ale tak jak mówię, poza granicami. Niemiecki obóz zagłady w Trebnicy funkcjonował od lipca 1942 roku do listopada 1943 roku. Był to największy ośrodek zagłady w Generalnym Gubernatorstwie, a zarazem drugi po Auschwitz w okupowanej Europie. Według szacunków liczba ofiar Trebnicy przekroczyła 900 tysięcy osób. Na terenie byłego aresztu na ulicy Rakowieckiej w Warszawie znaleziono ludzkie kości od kilku. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za to spotkanie. Będziemy powracać do tych tematów, bo na pewno ta batalia nienawiści będzie także dotykała działań podejmowanych przez struktury międzynarodowe, przez tak zwaną współczesną międzynarodówkę. Dziękuję i bardzo gorąco pozdrawiam. Zapłać z panem Bogiem, gościem aktualności nie był pan Stanisław Orzuch, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jestem zaskoczony odkryciem. W tej chwili jesteśmy w miejscu wykopu, który został zrobiony przez profesora Krzysztofa Szpadlika w miejscu dawnym domu dołu w Oni tylko chcą pokonać, proszę państwa, ten PiS. Oni tylko ten PiS chcą pokonać, a nie mają argumentów logicznych, o co by im naprawdę chodzić mogło. Też Kurczatek chce dużo pieniędzy, to żeby jemu 3000 wysłać. Ja mówię, dziecko, co ty będziesz z pieniędzmi robił? Nie martw się, on będzie wiedział, co z tymi pieniędzmi robi. Chcę tylko te pieniędzy jak najwięcej, to ty masz worsz. Fragmenty czaszki, szczękę, fragmenty kręgosłupa. Niedokładnie zrobiono te badania, stąd też mamy dzisiaj absolutne potwierdzenie tego, że na Mokotowie zlikwidowani i powycywane ofiary zbrodni dwóch totalitaryzmów. Były więzienie na Rakowieckiej, jestem drugim po Powązkach miejscem w Warszawie, w którym w tym roku Instytut Pamięci Narodowej będzie prowadził poszukiwania. W poniedziałek uroczyście odprowadzono z Łuczki na cmentarz północny odkryte tam ostatnio ludzkie szczątki. Odnalezienie naszych bohaterów to nasz podstawowy obowiązek, mówił w poniedziałek profesor Krzysztof Szwagrzek, kierujący pionem poszukiwań internetu. Swoją aktualności dnia przed nami. Kolejny temat na antenie Radia Maryja. Jest z nami pani Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Witam panią bardzo gorąco i pozdrawiam. Szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Ustawa o krajowym zasobie nieruchomości to temat naszej rozmowy. Ustawa, która budzi ogromne kontrowersje, bo mówimy o 600 tysiącach hektarów gruntów zalesionych. Dokładnie tak. 600 tysięcy hektarów Głośniowego Krajowego Zasobu Nieruchomości wykonano przez Lasów Państwowych wyrób śmierci. Powieram Stajnowskiego terroru padli m.in. generał August Wiedorf, Witold Pilecki. Szczątki nadal są poszukiwane. Od nas przejąć 600 tysięcy hektarów. Tych gruntów,
które są w granicach miast na potrzeby mieszkania Polski. My oczywiście jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby ten program Mieszkanie Polski się rozwijał, ale mamy poważne zastrzeżenia do zapisów, które są w tej ustawie. Przypomnę, że wczoraj już odbyło się głosowanie w Sejmie, także teraz już w zasadzie zostało działanie wyjaśnione. Dlatego, że my jesteśmy zagierani bardziej niebezpiecznymi dla naszych krajów. Według tureckich służb trzęsienie miało siłę Ale nie tak, nie będzie
Czyli projekt ustawy domaga doprecyzowania i cała nadzieja teraz w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę i będziemy śledzić i jednocześnie apelować także do senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, aby no, pomogli obywatelom rzeczywiście zachować te grunty, które są zielonymi płucami, o których mówiliśmy, chociażby okalające nasze wielkie aglomeracje. Bardzo dziękuję i pozdrawiam panią. Dziękuję z panem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panią Anną Malinowską, rzecznikiem prasowym Lasów Państwowych. Ustawa o krajowym zasobie nieruchomości kryje za sobą różnego rodzaju niebezpieczeństwa. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia 54 minuty po godzinie 13 w naszym programie o 14 serwis informacyjny po południowo modlitwa z liturgii godzin. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prośmy o wzrost wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Laureaci konkursu muzycznego zorganizowanego przez Sanktuarium. Samobrony jest w sanktuarium sprawowana będzie pod przewodnictwem księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej, Eucharystia. Po mszy świętej ciąg dalszych koncertów w amfiteatrze wystąpią między innymi Estrada Regionalna Równica z Ustroń. Gdy nas wszyscy opuszczą, nie opuści nas Bóg. Zespół pieśni i tańca Jurkowianie z Jurkowa, Brygida i Robert Łukowscy, Blue Party, Paweł Siluk, Steiner zaproszą Państwa na prawdziwą śląską piesiadę. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Specjalnie dla Państwa wystąpi gwiazda polskiej estrady, Jerzy Połomski. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogaś Maryjo, koncert galowy wraz z musztrą paradną wykona reprezentacyjna Orkiestra Straży Granicznej z Nowego Sącza. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z
sobą, pokrzywdzony między niewiastami i pokrzywdzony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Towarzyszyć będzie także modlitwa Anioł Pański, Koronka Kuczci Bożego Miłosierdzia, bez apelestu górskiego. Czynienie w rodzinie odbędzie się pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Kraszczaka, ministra obrony narodowej pana Antoniego Macierewicza, prezydenta miasta Torunia pana Michała Zaleskiego oraz księdza biskupa Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej. Wszyscy uczestnicy naszego dzień czynienia w rodzinie, od najmłodszych do najstarszych, znajdą coś dla siebie. Przygotowaliśmy bogatą i zdrową ofertę kulinarną. Na ekologicznych stanowiskach będzie można zaopatrzyć się w żywność, owoce, przetwory, soki, napiał pieczowy i ziomy. Zapraszamy także do naszej kawiarni, restauracji oraz księgarni. Na wszystkie dzieci będzie czekał plac zabaw oraz miasteczko strażackie, w którym Państwowa Straż Pożarna przygotuje bardzo wiele atrakcji i ścieżek edukacyjnych w temacie bezpieczeństwa. Już od godziny 11 w miasteczku Zdrowia przy siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczną się bezpłatne konsultacje medyczne ze specjalistami z zakresu onkologii, mamografia i cytologia, chorób serca, cukrzycy. Będzie możliwość wykonania badań w zakresie wczesnego wykrywania tętniaka aorty jamy brzusznej. Powoda mieszkańcy Torunia. Specjalnie oznakowane bezpłatne autobusy będą kursowały z centrum Torunia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz z powrotem. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie zamieszczony na naszym portalu internetowym. Kochani, nadsyłajmy już informacje o miejscach, w których organizowany jest wyjazd do Torunia na tegoroczne dziękczynienie w rodzinie. Nie może zabraknąć Ciebie. Zaproś także innych. Spotkajmy. Jest godzina 14. Była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłacę modlitwę, modliła się Marta w niebie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Druga tajemnica, bolesna biczowanie Pana Jezusa. Państwa zapraszamy na serwis. Chrystus odarty trza, pohańbiony, pochwalfany i biczowany. Wylewał krew za ludzką bezwstydność i wszystkie grzechy cielesne. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odpiera zarzuty PO dotyczące prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Podczas debaty w Wyższej Izbie Parlamentu senator PiS-u Marek Martynowski wnioskował o zamknięcie możliwości zadawania pytań do przedstawiciela wniosku mniejszości Jana Rulewskiego z PO. Senator Sławomir Rybicki z PO stwierdził, że to hańba. Większość senacka zamyka na usta. Z kolei przewodniczący grupy PO w Senacie Bogdan Kich powiedział, że siły policyjne na terenie Senatu i Sejmu narastają. Domagał się, aby nie wywierać presji na senatorów. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odpierał, odpowiadał na zarzuty podczas specjalnej konferencji prasowej. Te głosy, które pojawiają się ze strony senatorów, polityków Platformy Obywatelskiej, mówiących o tym, że ogranicza się możliwość zadawania pytań, czy nie stosuje się praw demokracji, są absolutnie nieprawdziwe. Stosujemy bardzo starannie, bardzo troskliwie wszystkie punkty regulaminu, tak aby nie było żadnego zarzutu, aby nie można było postawić zarzutu, że ta ustawa jest procedowana niezgodnie z przepisami. Wszystkie przepisy naszego regulaminu są stosowane i będziemy w dalszym ciągu bardzo starannie te przepisy realizować. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że po trwającym wystąpieniu wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła głos w Senacie zabierze rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Przemawiać ma również wiceprezes Sądu Najwyższego oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Marszałek Senatu podkreślił też, że siły policyjne dbają o porządek w obrębie parlamentu, aby Senat mógł w spokoju pracować nad ustawą w Sądzie Najwyższym. Mimo posłów Prawa i Sprawiedliwości Józef Leśniak złożył dzisiaj zawiadomienie do prokuratury dotyczące zachowania Tomasza Hansa. Chodzi o wydarzenie z sali plenarnej Sejmu, gdzie w
wystąpił na środę podczas burzliwej debaty na temat reformy Sądu Najwyższego, poseł Lenz zachował się agresywnie w stosunku do parlamentarzystów PiS-u. Odepchnął wtedy posła Józefa Leśniaka i szefa za marynarką posła Dominika Tarczyńskiego. Zawiodło mnie do prokuratury, wskazano, że doszło do naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego. Podkreślono także, że poseł Tomasz Lenz był do takiego działania podżegany przez poseł PO Kinga Kajecką Błochowską. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, walna z Wam od złego, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Mimo toczącego się w parlamencie sporu dotyczącego zmian w wymiarze sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość nie traci poparcia. Najnowszy sondaż IBRIS-u opublikował dziś jeden z dzienników. Przeprowadzono w dniu na wtorek i środę, zachowaj nas do dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W ocenie profesora Mieczysława Ryby obecna sytuacja w parlamencie nie powoduje zbytnie poparcia dla rządzących, bo Polacy przyjęli już do przekazu zagrożenia demokracji, jak i serwuje im opozycja. Ponadto, jak dodaje Gortolak, temat niezależności sądów i sprawiedliwości ostatnio przekłada się na życie przeciwnika. Za obelgi rzucane na kościół biskupów i kapłanów. Taki, że poseł Szczerba może się wypowiedzieć do końca, czy jego wypowiedź będzie skrócona do 15 grudnia. Kiedy przychodzi reforma sądownictwa, jest to samo, tak naprawdę trudno tu nawet znaleźć się różnicę w akcentach. Wszystko, cokolwiek rząd robi, jest zagrożeniem dla demokracji, niszczeniem wolności, społeczeństwa. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławionaś Ty między gwiazdami, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, dofinansowanie z terminem wypłaty wsparcia jeszcze w tym roku, poza tym możliwe będzie składanie podatków w 2018 roku do chwili osiągnięcia całej kwoty limitu określonego na dany rok. O szczegółach wprowadzanych rozwiązań mówi poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Senatu Komisji Sprawiedliwości. Założyliśmy, że rozbudowane mieszkanie dla młodych jest preferowane. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Informowała, że nie zezwala na wejście na Stare Miasto w Jerozolimie na piątkową modlitwę muzułmanom poniżej 50 roku życia. Były to wiadomości w Radiu Maria. Dziś w programach młodzieżowych Westerplatt do młodych i audycji Czas Wzrastania gościć będziemy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Temat, który podejmiemy, dotyczyć będzie wartościowych wakacji. Pamiętajcie, Westerplatt do młodych, godzina 18.15 w telewizji Trwa. Kontynuacja tematu audycji Czas Wzrastania o 21.30 w Radiu Maryi. Bądźcie razem z nami. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Korzystamy z domu trzeciego, części stałe w tygodniu trzecim, chylmy strona 550, rozpoczynający się od słów Światło Słońca na niebie. Psalmodia na stronie 881 i strona kolejna. Zapraszam. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj Boży baranek. Wołania ludzi zmęczonych, przemóż ludzi niewysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza, świat przywabia z młodami, szukamy Twojej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen. Widzieliśmy go wzgardzonego. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Daleko jesteś mój wybawco od mych próśb i wołania. Boże mój, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Do Ciebie wołali i zostali zbawieni, ufali Tobie i nie zaznali wstydu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Przydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowę. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przebacz nam nasze grzechy, to Ty mnie wydobyłeś z łona matki, Tyś mnie przy jej piersi uczynił bezpiecznym. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko i nie ma nikogo, kto by mi dopomógł.
Piąta tajemnica, bolesna śmierć na drzewie krzyża Pana Jezusa. Jak była na początku, teraz i zawsze, konaniu i śmierci swego Syna, obecna była Matka Najświętsza. Obecna jest także na kartach historii naszego życia. Podzielili szaty Jezusa. I rzucili losy o Jego sukni. Otoczyło mnie stado byków, osaczają mnie byki Baszanu. Rozbierają przeciwko mnie paszcze, jak drapieżny lew, który ryczy. Siły uszły ze mnie jak woda, rozluźniły się wszystkie kości moje. Gardło mnie wyschło jak skorupa, język mój przywarł do podniebienia i położyłeś mnie w grobu śmierci. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Przewodli moje ręce i nogi, ale nas policzyć mogą wszystkie kości moje. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ciebie wśród niewiast, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ciebie wśród niewiast, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ciebie wśród niewiast, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ciebie wśród niewiast, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Cię Pana Bóg, którzy zawiernicze, niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzięki Tobie, Panie, moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu, wypełnimy śluby wobec czcicieli Boga. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prosto. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, i sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest to darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. A mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i naszej Ojczyzny, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami i ratnikami w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, raz nas zawsze wybawia, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędownisko nasza, pośrednictwo nasza, zdrowie Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Wyznając nasze grzechy, z ufnością Cię błagamy, abyśmy po śmierci pozwolili nam radośnie wejść w bramę raj, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Z Panem Bogiem. Amen. Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, stajemy przed Tobą z hołdem uwielbienia i wdzięczności.
za nieskończone miłosierdzie, którym nas wciąż obdarzasz. Królu nieba i ziemi, poddajemy się dobrowolnie Twemu panowaniu i poświęcamy Ci naszą ojczyznę, nasze rodziny i nas samych. A zatem zobowiązujemy się rozszerzać Twoje królestwo, królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Najświętsze serce Jezusa, Zbawiciela naszego. Wiemy, że chcesz utwierdzić Królestwo Świętej Miłości na ziemi. A zatem zobowiązujemy się budować cywilizację życia i miłości. Przed majestatem tej potęgi i chwały, oddając cześć Bogu w Trójcy Jedynemu, wołamy Króluj nam Chryste. W koronie państwa polskiego, w sercach jego obywateli, we wszystkich obszarach życia społecznego, w środkach społecznego komunikowania, Króluj nam Chryste. W trosce o dobre wychowanie dzieci i młodzieży, w szkołach i programach wychowawczych, w trosce o pracę i chleb powszedni, w budowaniu bezpieczeństwa i ładu społecznego, Króluj nam Chryste. W opiece nad chorymi, pokrzywdzonymi i uzależnionymi, w walce z wadami narodowymi, w rodzinach naszych, w sercach naszych, Króluj nam Chryste. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrze, że Rychlewiczowi wypełnimy śluby wobec czcicieli Boga. Wody będą jedni zostaną nasyceni. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Serca wasze nie grzeją na wieki. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi. Oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami. Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem. A moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie służyć. Przyszłym pokoleniom o Panu opowie. I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi, Pan to uczynił. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Oddadzą Panu pokłon wszystkie ludy ziemi. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Oby na ziemi znano Twoją drogę, Panie, Twoje zbawienie wśród narodów. Modlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty pokutującego łotra wprowadziłeś z krzyża do Twojego Królestwa. Wyznając nasze grzechy, z ufnością Cię błagamy, abyśmy po śmierci pozwolili nam radośnie wejść w bramy raju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki. Dziękuję serdecznie Panu, który mnie połączył, Ojcu za wspólną modlitwę.
wszystkim, którzy się z nami modlili. Pozdrawiam gorąco chorych, cierpiących i tych, którym źle jest. Modliła się Danuta Zapolica Noga. Szczęść Boże, Ojcze kochany. Bóg zapłać, Pani. Szczęść Boże.